Zadanie pierwsze z matury 2007 za 5 punktów. Znajdź wzór funkcji kwadratowej y równa się f od x, której wykresem jest parabola o wierzchołku o współrzędnych 1 minus 9 przechodząca przez punkt o współrzędnych 2 minus 8. Otrzymaną funkcję przedstaw w postaci kanonicznej. Oblicz jej miejsca zerowe i naszkicuj wykres. Zapiszmy postać kanoniczną funkcji kwadratowej oraz wypiszmy dane dotyczące zadania. Mamy dany wierzchołek o współrzędnych pq, a konkretnie są to liczby 1 i minus 9. Mamy też pewien punkt, nazwę go p, o współrzędnych 2 minus 8. Możemy literki p i q z postaci kanonicznej zastąpić jedynką minus dziewiątką, zaś x i y zastąpić odpowiednimi liczbami z punktu p. Więc do dzieła. W miejsce y wstawiamy minus 8. A jest do obliczenia, więc przepisujemy. X tutaj będzie dwójką, a p pierwsza współrzędna wierzchołka, czyli minus 1. Na zewnątrz do kwadratu plus q, czyli druga współrzędna, minus 9. Teraz takie równanie uprościmy. Minus 8 przepisujemy, a także tutaj 1 do kwadratu minus 9. Minus 8 przepiszemy. Dziewiątka zmieni stronę, zmieni znak. 1 do kwadratu to 1, czyli z prawej strony a. Po dodaniu 1 równa się a. Mamy obliczoną już literkę a i teraz możemy z nią wrócić do postaci kanonicznej. Y równa się, w miejsce a wstawiamy jedynkę, x minus p, czyli x minus p jest jedynką, czyli minus 1 do kwadratu i plus q, czyli minus 9. Ta jedynka nie odgrywa roli, więc przepiszemy y równa się i od razu nawias x minus 1 do kwadratu minus 9. W zadaniu trzeba było przedstawić funkcję w postaci kanonicznej. No i gotowe. Dalej trzeba obliczyć jej miejsca zerowe i naszkicować wykres. Więc mając postać kanoniczną, w miejsce y wstawiamy 0 i rozwiązujemy takie równanie kwadratowe. Można oczywiście wymnożyć ten nawias ze wzoru skróconego mnożenia, uprościć w razy podobne i obliczyć deltę z trójmianu kwadratowego, a następnie x1 i x2. Ale myślę, że tutaj można szybciej obliczyć to troszeczkę innym sposobem. Dość łatwo zauważyć, że można prawą stronę równania rozpisać ze wzoru skróconego mnożenia. Tutaj mamy do kwadratu jeden element, a dziewiątka to jest 3 do kwadratu. Zatem 0 równa się nawias do kwadratu minus 3 do kwadratu. I teraz prawą stronę zamieniamy na takie dwa nawiasy. W jednym nawiasie będzie x minus 1 minus 3, a w drugim będzie to samo, tylko tutaj będzie plusik, czyli x minus 1 plus 3. OK. Teraz uprośćmy liczby w nawiasach. X minus 4, tutaj x plus 2. Takie równanie będzie się zerowało, jeśli albo pierwszy nawias będzie zerem, albo drugi nawias będzie zerem. Więc rozwiązaniem pierwszego równania jest x równa się 4, a drugiego x równa się minus 2. Mamy już miejsca zerowe. Możemy przejść teraz do naszkicowania wykresu. Mamy układ współrzędnych. Tutaj mamy obliczone wcześniej miejsca zerowe, wierzchołek paraboli dany w treści, w zadaniu i nanosimy te dane na nasz rysunek. Zaznaczamy miejsca zerowe minus 2 oraz 4 oraz wierzchołek o współrzędnych 1 minus 9. Mając te trzy charakterystyczne punkty, rysujemy parabolę skierowaną ramionami do góry.